Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnej odsłonie lampy oliwnej, która na ten moment jest najlepszą wersją wszystkich lamp, które do tej pory robiłem. I jest ona z pływakiem, niezatapialnym tym razem. Poprzednia wersja z tworzywa miała taką możliwość, szczególnie tam przy jakimś szturchnięciu. Natomiast ta wersja jest totalnie niezatapialna i można powiedzieć pali się non-stop, bez przerwy, do momentu, aż wypali się nam paliwo. Czego też nie polecam do końca robić, czyli nie czekać, aż wypali się całość, tylko dolewać ewentualnie oliwy lub też gasić wcześniej. I teraz tak, tutaj pokazałem Wam wszystko. Widzicie, to są podstawowe elementy, niezbędne do tego, żeby ta lampa paliła się promieniem ciągłym. Czyli potrzebny będzie sznurek i potrzebny będzie nit, a w zasadzie część nitu. A tak wygląda ta formatka, która jest z drewna litego. Ja Wam też na przykładzie, o tutaj ze sklejki, będę pokazywał szczegóły. I spróbujcie już na ten moment wyobrazić sobie, która wersja będzie lepsza. Która, czy ta sklejkowa, czy ta z litego drewna jest lepsza. Dodam, że jedna z opcji jest niestety, ale zatapialna po jakimś czasie. I tak wygląda tutaj. Są otwory od spodu, o nich później. I całe te wszystkie tutaj elementy, te wycięcia też są istotne, ale o tym później. Zacznijmy po prostu od wykonania tych niezbędnych działań, żeby lampa świeciła. Więc tutaj mamy część nitu. Nit, jak wiecie, nitownica potrzebuje nitów, a nit składa się właśnie z takiego czegoś plus bolca, którego tego bolca się wystarczy pozbyć i mamy po prostu taki nit bez bolca. I potrzebujemy sznurek. Sznurek najlepiej, żeby miał średnicę taką, żeby ciężko wchodził przez otwór w nicie. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, tak jak i w moim przypadku, to ten knot, ten sznurek będzie składał się na pół, przez to będzie grubszy i będzie się dobrze trzymał. I tu za pomocą cienkiego drucika możemy sobie przewlec ten sznurek. I jak już przewleczemy, drucik nam niepotrzebny i w tym momencie mamy już gotowy knot. Możemy go tutaj przycinać, jeżeli mamy mało oliwy, to tak, żeby ten sznurek nie dotykał dna, bo wtedy będzie nam się to wszystko przekrzywiało. Możemy też właśnie, mając grubszy sznurek, zrobić taki pojedynczy. A tak jak ja mówiłem, ten sznurek jest za cienki na ten nit, więc złożyłem go na pół. Natomiast najlepiej robić to, wkładając najpierw nit właśnie tutaj do tej naszej formatki pływającej i dopiero włożyć za pomocą drucika właśnie knot, bo inaczej byłoby nam ciężko włożyć. I takich nitów wymiennych, powiedzmy sobie zapasowych, możemy sobie zrobić więcej, 5, 10, 15, 20, ile tam chcemy, żeby później, kiedy nam się knot wypali, mieć już gotowy i ewentualnie wkładać. No, jeżeli damy radę, bo jak nie, no to musimy za każdym razem zrobić to właśnie w ten sposób. Możemy sobie zrobić te knoty krótkie, tak naprawdę, no, pół centymetra, żeby się tylko zamrzało, bo to chodzi o to, żeby cały czas za pomocą tego knota, sznurka, był pobór paliwa. Taki dodatkowy pobór, ponieważ zobaczycie, zresztą ja tu wytłumaczę, że do końca w pewnym sensie to też nie jest niezbędne, ale jest to, powiedzmy sobie, takie zapewnienie, że ogień będzie cały czas. Są materiały, na których czy zatytułowane są, że są to nieśmiertelne pływaki, czyli knoty. Znaczy, takiego pływaka, przyznajmy się, nikt nigdy jeszcze w życiu nie zrobił. Na 100% nie znajdziecie. To jest pierwszy taki pływak, tak uważam. Natomiast oczywiście sznurek się prędzej czy później wypali. Kiedy zgasimy i później zapalimy po raz kolejny, no to wiadomo, że już tam ten sznurek częściowo będzie zwęglony i dlatego musimy wymieniać. No i teraz akurat tego typu formatkę możemy sobie zanurzać do woli bez problemu i tutaj są te cztery otwory po to, żeby ta oliwa mogła się ciągle dostawać w pobliże knota, w zasadzie, żeby z tym knotem ta oliwa miała cały czas kontakt, a także, żeby ten nit był
delikatnie, ale jednak zanurzony. Po to jest właśnie potrzebny frez w środku, czyli takie zagłębienie, żeby w zasadzie wewnątrz stworzył się taki basen z oliwą, dzięki czemu jest gwarantowane, że cała oliwa z tego zbiorniczka wypali się. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to i trzeba sobie zastanowić się, jak z każdym ogniem, jest oczywiście jest ryzyko niebezpieczeństwa, że może się coś złego wydarzyć. Tak tutaj ja nie daję gwarancji, co się stanie, kiedy taka oliwa nam się wypali i teraz, znaczy teoretycznie ja mogę to sprawdzić i pewnie sprawdzę. Olej się wypali, oliwa się wypali i dzięki temu, że jest nit, zabezpiecza to przed kontaktem z drewnem, więc nic nie powinno się tutaj zadziać. Po prostu wypali się i zgaśnie. Natomiast gdyby doszło do zapłonu, czyli spaliłby się ten drewniany, ta formatka drewniana, no byłoby to po prostu no, smród, a gdybyśmy mieli naczynie, które mogłoby pęknąć, no to byłoby niebezpiecznie. I tutaj zobaczcie, jest ten frez taki dosyć głęboki. Chodzi o to właśnie, żeby ten nit był zanurzony w tej oliwie. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to nie jest, że to tak musi być koniecznie. Możemy to robić na różne sposoby. Ja wpadłem na taki sposób i tak to mniej więcej wygląda i się po prostu sprawdza, na to właśnie chodzi. Więc przede wszystkim bezpieczeństwo, nie zostawiamy ognia samemu sobie. No jakby wiadomo, z każdą świecą nie wolno zostawiać jej bez nadzoru. A tutaj wystarczy w tym naczynku przykryć na kilka sekund i mamy już knot, który się nie pali, czyli zdusimy ogień. A właśnie za pomocą tego urządzenia, czyli plotera laserowego, wykonałem otwory od spodu. Te otwory to są takie dodatkowe pływaki, które mają zabezpieczyć, ponieważ tam się dostanie powietrze, znaczy tam będzie powietrze, wkładając tą formatkę do oliwy, są bąbelki powietrza od spodu i one dodatkowo, powiedzmy sobie, utrzymują wszystko na powierzchni. Bez tego to w zależności właśnie od tego, jaki jest materiał, ponieważ sklejka, moi drodzy, prędzej czy później nasiąknie po kilkunastu godzinach i niestety nie utrzyma się, pójdzie na dno. Dlatego nie jest to dobry materiał. Lite drewno natomiast z twardego drewna ma takie właściwości, że co by nie zrobić, będzie się na powierzchni utrzymywać, więc no ale tutaj na przykładzie sklejki pokazuję wam mniej więcej. I to jest ta druga strona, czyli ten środkowy otwór wyfrezowany powiedzmy w 3/4 głębokości. Zostaje tylko tam milimetr półtorej sklejki, żeby umieścić tam właśnie nit z knotem. No wzory oczywiście to są, możemy sobie tutaj, mając takie urządzenie oczywiście, robić co chcemy, możemy tutaj fajne jakieś napisy, czy rysunki dać. No i tak mniej więcej wygląda proces produkcji w kilka minut właśnie takiego pływaka. Czasem przyjdzie taka myśl, którą można właśnie zmaterializować, dzięki czemu mamy właśnie taki pływak. Można to zrobić, moi drodzy, można by to zrobić ręcznie. Na pewno bardziej pracochłonna rzecz, ale da się zrobić. Mając formatkę drewnianą 4-5 mm i odpowiednie wiertła, możemy coś takiego zrobić. Oczywiście kilka nitów, to wszystko możemy sobie kupić w sklepie, sznurek. Także prosta rzecz, a mając możliwości wypalania, bardzo, bardzo prosta rzecz. Także polecam, przemyśleć, zastanowić się, bo warto. A jeżeli macie chęć, to zapraszam do kolejnych materiałów tego typu, które wcześniej nagrałem. Linki są pod filmem. Także, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Miłego oglądania było, mam nadzieję, wam miło. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.